Czy można dobrze żyć, nie osiągnąwszy jeszcze w życiu zbyt wiele? Takie pytanie zadał mi jeden z widzów pod filmem Przejrzyj na oczy, zacznij dobrze żyć teraz. Napisał on komentarz, który za chwilę przeczytam. Jeśli nie znasz jeszcze tego filmu, o którym mowa, to tu na górze będziesz miał link do niego, obejrzyj sobie potem. W tym wideo odpowiem na to ważne pytanie, a na koniec podam Wam myśl, która bardzo pomogła mi ustawić się w życiu. No, ale zacznijmy od wypowiedzi kolegi. Napisał on: nurtuje mnie pewna kwestia. Wydaje mi się, że takie dobre i w miarę beztroskie życie może być znacznie bliżej tych, którzy już coś w życiu osiągnęli i posiadają konkretne umiejętności, które mogą zaoferować światu. Czy gdyby ktoś powiedział ci x lat temu, kiedy jeszcze sprzedawałeś gazety i nie miałeś konkretnego planu na życie, że faktyczne poczucie szczęścia jest tuż obok, mógłbyś to przełożyć na rzeczywistość i tak od ręki i zmienić swoje życie? Wydaje mi się, że prawdą jest, że dobre życie jest w zasięgu większości ludzi, ale często wiedzie do niego długa droga, zdecydowanie dłuższa niż zasięg ręki, podczas której musimy się wiele nauczyć i zdecydować, co właściwie chcemy w życiu robić. Z tym pytaniem kolegi faktycznie jest tak, że prawdą jest, iż aby poznać siebie i zdecydować, co tak naprawdę właściwie chcemy w swoim życiu robić, to zajmuje to zazwyczaj trochę czasu. Ale jest to prawdopodobnie proces, który ciągle trwa, a przynajmniej powinien trwać u większości ludzi. Dlaczego? No bo my się ciągle zmieniamy, świat wokół nas się zmienia, nasze potrzeby się zmieniają. Więc to jest oczywiście normalny proces, że nie jest to coś, że nagle ustaliliśmy nasze potrzeby i teraz już tak zostanie do śmierci. To cały czas trwa i tak jest dobrze. Póki ten proces trwa, to my żyjemy i się rozwijamy. Podobnie fakt, że posiadasz pewne konkretne umiejętności, bardzo wiele rzeczy znacząco ułatwia. Na przykład łatwiej jest zadbać o dochody, które pokrywają te nasze aktualne potrzeby. Plus na przykład umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi, bardzo pomagają nam w życiu społecznym, w znalezieniu pasujących partnerów, partnerek itd., itd., o biznesie już nie mówiąc. Tu zgadzam się z widzem, ale na szczęście to jest tylko część prawdy i szkoda, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Druga część prawdy mówi, że na bardzo wielu etapach życia, w bardzo różnych sytuacjach, a nawet jeśli teoretycznie znajdujesz się bardzo nisko na drabinie społecznej, to możesz mieć poczucie szczęścia, możesz mieć poczucie zadowolenia i możesz mieć ten luz wewnętrzny, którego niestety nie ma bardzo wielu ludzi. To i bardzo wiele przyjemnych przeżyć możesz mieć pod warunkiem, że skoncentrujesz się na właściwych rzeczach. Właściwych rzeczach i odrzucisz te programy, o których mówiłem w filmie, który tu podlinkowuję. I skupiasz się potem na tych elementach, które są istotne, a nie na tych, które ci zaprogramowano, że są istotne. To jest warte w ogóle całego filmu i też o tym wkrótce coś nagram. Teraz dam Wam osobisty przykład, bo nie zawsze byłem międzynarodowym konsultantem, który miał wygodną sytuację i w moim życiu było bardzo różnie. Kiedyś, jako uchodźca, mieszkałem w piwnicy w Austrii i sprzedawałem gazety. No po to, żeby się utrzymać. To taki trochę ekstremalny przypadek. No i teoretycznie mógłby to być powód do depresji. A ja paradoksalnie, to w sumie miałem całkiem przyjemne życie. To działało następująco. Po pierwsze, zarabianie na to życie zajmowało mi dwie, no maksymalnie 4 godziny dziennie. To jest bardzo istotne, ponieważ miałem bardzo niskie dochody, i niskie koszty i skromne wymagania, to wystarczało do utrzymania się. A nawet jeszcze budowałem sobie jakąś małą rezerwę. Te 2 do 4 godzin dziennie to jest bardzo istotne. To jak poczytacie trochę literaturę, to bardzo wiele na przykład ludów pierwotnych tak robi. Czytałem kiedyś też, że na przykład Cyganie uważają, że trzeba pracować maksymalnie 4 godziny dziennie, a resztę czasu spędzać z rodziną, dyrektować się życiem i śmieją się z nas, że to niestety u nas tak nie działa. I coś w tym jest. Muszę przyznać, że coś w tym jest. Po drugie, resztę czasu w ciągu dnia wykorzystywałem jak chciałem. I to, jak wiecie, jest cechą ludzi naprawdę wolnych. Co robiłem z tym czasem? No, na przykład uczyłem się tego, co mnie interesowało. Spotykałem się z innymi ciekawymi ludźmi. Miło spędzałem czas z moją ówczesną partnerką.
no, na różnych aktywnościach, jak to młodzi ludzie koło 25 roku życia mają. Mając rezerwę pozwalającą mi przeżyć chwilkę, miałem przy tym w sumie spory luz. Dodatkowo pomagał mi w tym fakt, że cały czas zakładałem, że to jest tylko tymczasowo, że przyjdzie taki czas i taka sposobność, że będę żył znacznie lepiej, znacznie większym komfortem finansowym i w znacznie lepszym miejscu niż ta nasza piwnica. No ale póki co korzystałem z życia, ile się dało. To jest bardzo ważne, bo w życiu nam się różne rzeczy przydarzają i mamy sytuacje, które teoretycznie nie są zbyt dobre do cieszenia się nim. No ale jeśli uświadomimy sobie, że póki żyjemy, to prawie zawsze mamy możliwość, żeby tą sytuację zmienić, to mamy zupełnie inne nastawienie. Wtedy też całkiem inaczej podchodzimy do tego, co akurat mamy. Zwłaszcza jeżeli przy tym nie popełniamy jednego bardzo powszechnego błędu. I to jest bardzo powszechny błąd i uważajcie teraz. A mianowicie nie porównujemy się do innych ludzi. O tym porównywaniu się do innych ludzi to nagram też osobny film, bo to jest bardzo poważny błąd, bardzo często spotykany, wynikający też często z tego, że my patrzymy na drugiego człowieka, na ten obraz tego człowieka, który jest powszechnie dostępny dla świata zewnętrznego i bardzo często nie mamy kompletnie pojęcia, jak naprawdę to życie tego człowieka wygląda. I bardzo często, gdybyśmy wiedzieli, to byśmy się z nim za Chiny nie chcieli zamienić. Nawet jeżeli zewnętrznie sprawia wrażenie człowieka sukcesu. Ja już w życiu bardzo wiele rzeczy widziałem, bardzo wielu ludzi widziałem z różnych stron. I uwierzcie mi, nie porównujcie się do innych ludzi i nie mówcie, wow, ja bym też tak chciał. Nigdy nie wiesz, co tam się w środku dzieje. Nigdy nie wiesz, jaką faktycznie jakość życia ma ten człowiek. No, ale jak już powiedziałem, o tym nagram osobny film. Wracając do delektowania się życiem, to w ten sposób wychodziło mi to nieźle przez całe życie, za wyjątkiem kilku lat, kiedy mając tą firmę software'ową, chciałem za wszelką cenę zbudować dużą firmę, którą mógłbym się pochwalić. To oczywiście na kilka lat pochłonęło mnie całkowicie i mimo głosów uznania z otoczenia, które głaskały moje ego, któż nie jest próżny, moja faktyczna jakość życia spadła prawie do zera. Przy tym zaślepiony wizją całkowicie nieodpowiadającą mojemu hedonistycznemu podejściu do życia, zakopałem się po uszy w tą moją firmę, przeoczając przy tym wiele sposobności zarówno życiowych, jak i biznesowych. No i to było dość kosztowne, bo mógłbym zupełnie inne rzeczy robić. No ale jak sobie to uświadomiłem, to w wieku około 36 lat dokonałem dość szybkiego zwrotu w moim życiu. Zrobiłem kilka, może za szybkich, cięć i prawie od zera rozpocząłem karierę, najpierw jako trener, a potem jako konsultant w zakresie sprzedaży i negocjacji, co zawodowo robię dotychczas. A ważna rzecz wtedy, nauczony doświadczeniem tej firmy software'owej, świadomie zrezygnowałem z pójścia na dużą skalę, co w latach 90. z moimi umiejętnościami było bardzo łatwe. A zamiast tego pracowałem tyle, ile chciałem, większość czasu spędzałem na podróżach, relaksie w subtropikach w okresie zimowym i korzystaniu z różnych przyjemności życia. Co w sumie robię do dzisiaj, ostatnio w znakomitym towarzystwie mojej żony. Opowiadam to wam, żebyście widzieli, że w bardzo różnych fazach jest to możliwe pod warunkiem, że skoncentrujemy się na właściwych rzeczach i wyłączymy właśnie te programy, które nam wtłoczyło społeczeństwo, inni ludzie, szkoła itd., itd. Tutaj trzeba spojrzeć jasnym, klarownym wzrokiem i da się nawet jeżeli teoretycznie mamy stosunkowo niewielkie zasoby. I to nie jest tak, że jestem jakimś wyjątkiem, bo ja to podejście obserwowałem u sporej grupy innych ludzi. Także to się zdarza. Zresztą, dlaczego miałbym być jakimś wyjątkiem? Jestem całkiem normalnym człowiekiem z wieloma słabościami i jak ja potrafię, to tak naprawdę większość ludzi by potrafiła. Pomyśl o tym, co by się stało, gdyby okazało się, że i ty możesz. No a teraz jeszcze ta obiecana myśl na pożegnanie. Rzymski filozof Seneka, który przy okazji potrafił też dorobić się sporego majątku i sądząc z biografii, też cieszył się życiem doczesnym, powiedział. Jedną rzeczą, która jest wspólna dla wszystkich głupców, jest to, że ciągle przygotowują się do życia, ale nigdy faktycznie nie żyją. Pomyśl o tym. Na tym kanale będą pojawiały się dalsze życiowe filmy, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś,
to zasubskrybuj go, naciskając też ten dzwoneczek, aby zawsze dostawać powiadomienia o nowych publikacjach. A na razie do zobaczenia.